Ja nie byłem, ci z Państwa, którzy byli na pierwszej części, to wiedzą, że mnie na pierwszej części nie było. W związku z tym ryzykuję teraz, że albo będę się powtarzał, albo mówił coś, co jest ewidentne nieprawdziwe i coś, co już jako nieprawdziwe udowodnili osoby występujące w poprzednim panelu. Ja jestem rzeczywiście bardziej praktykiem niż obserwatorem. W związku z tym odniosę się bezpośrednio do tytułu Młodzi jako aktorzy polityczni. Przygotowując się do tego, poprosiłem u mnie w firmie zespół, mamy taki dział strategii, zespół strategów, którzy dużo z nich jest bliżej tego pokolenia niż ja, to są 30-latkowie czy też 20-latkowie, żeby wysłali mi swoje inspiracje i wysłali mi sporo bardzo ciekawych artykułów. Na pewno sądzę, że o tym była mowa w pierwszej części. Zarówno Millward Brown prowadził ciekawy projekt na temat młodych i prowadzi takie projekty. Bardzo dobry artykuł w HBR-ze z października 2010 napisał pan Robert Zydel z IQS-u, zbierający różne wątki, również takie badania młodzi i media. Można by o tym mówić dużo, więc jakby starałem się swoje obserwacje z praktyki odnieść też do badań. No więc czy młodzi będą wywierali większy wpływ na politykę? Oczywiście tak. To jest bardzo prosty wniosek. Jest ich dużo, będą coraz starsi, będą zakładali rodziny, będą mieli dzieci. Pytanie jest, kiedy będą wywierali wpływ na politykę? To, że będą, jest oczywiste. Zaczną się też interesować sprawami kraju. Jeżeli była w pierwszej części mowa o wartościach młodego pokolenia, to prawdopodobnie padały takie słowa, które na pierwszy rzut oka i nawet na drugi mogą brzmieć negatywnie, jak pragmatyzm, konformizm, relatywizm, konsumpcjonizm. Bo rzeczywiście, jak się przygląda grupie młodych ludzi, dzisiaj no, urodzonych pomiędzy powiedzmy 86 a 94, 16-24-latkowie, 17-25, to rzeczywiście te wartości bardzo mocno się przebijają. Wartościami są pieniądze, zdobycie pieniędzy, kariera zawodowa, ale też samorealizacja, czyli taka kariera zawodowa, która nie zagrozi mi drogi do szczęścia. Wydaje się, że młodzi ludzie nie zamierzają pracować po 16 godzin na dobę, że zamierzają zarobić tyle, żeby mogli też dobrze żyć. Pewnie też może był taki wątek ciekawy na temat, jak styl zastępuje subkulturę. Tak? Starsze pokolenia były wychowane w takich silnych, głębokich subkulturach, które odnosiły się do swoich wartości, miały swoją muzykę. Teraz do końca tak nie jest. Teraz bardziej są style, które są tworzone przez marketing polski i też zagraniczny. Ludzie identyfikują się, młodzi, poprzez marki, poprzez metki. Są takim pokoleniem wychowanym na marketingu. I tak budują swoje różne tożsamości, bo też jak wynika z badań, młodzi ludzie dzisiaj mają po kilka tożsamości. Mają jedną tożsamość dla pracodawcy, inną tożsamość dla kolegów i w ramach tych tożsamości bardzo sprawnie żonglują swoimi wizerunkami. W związku z tym można powiedzieć, że jest to z jednej strony pokolenie marketingu, z drugiej strony to, co jest, i to jest pierwsza różnica w stosunku do ludzi starszych, że to jest takie pierwsze pokolenie, które całe życie od dziecka właściwie, no, ci starsi od przedszkola, a młodsi od urodzenia, przeżyli już w demokratycznym, wolnym kraju z gospodarką wolnorynkową i ta gospodarka miała chyba większy wpływ na ich rozwój, to jednocześnie też są pierwszym pokoleniem, dla których media elektroniczne są oczywiste. I na pewno o tym też była mowa. I to jest bardzo duża przepaść pomiędzy ludźmi starszymi. My się tego musimy uczyć. Ja, mając 41 lat, mam się z jednej strony za człowieka młodego, z drugiej strony z punktu widzenia internetu i społeczeństwa cyfrowego, statystycznie rzecz biorąc, ja jestem w wieku przedemerytalnym, tak? Bo pierwsze osoby odpadają z rozumienia i używania wszystkich narzędzi cyfrowych gdzieś właśnie w wieku 40 lat. Więc młodzi są nazywani pokoleniem neostrady. No i jak ja bym to postawił tezy? Po pierwsze, młodzi są tacy, jak ich rodzice. I dlatego artykuł profesora Jana Hartmana, z którym miałem okazję o tym rozmawiać 2 tygodnie temu, mnie osobiście zabolał. Ja bardzo dużo pracując i ucząc się od młodych ludzi, zabolał mnie, bo się identyfikuję z tymi młodymi pokoleniami. Uważam, że on jest niesprawiedliwy. To znaczy rzeczywiście te słowa jak pragmatyzm, konformizm, one, konsumpcjonizm, one są prawdziwe, tylko z drugiej strony to pokolenie rodziców w dużej mierze za to odpowiada, a rodzice dzisiejszych 20-latków czy 17-latków mieli naprawdę trudno.
moje pokolenie miało łatwiej. My żeśmy dostali za darmo całą masę zawodów, udziały w rynkach prawniczych, marketingowych, nowej technologii, mediach i tak dalej. Oni musieli jako dorośli ludzie się przystosować. Przystosowali się poprzez ciężką pracę i skupieniu się na własnym interesie. W związku z tym domyślałbym się, tutaj trochę wychodzę z roli obserwatora, więc mogę mówić nieprawdę, ale że mieli problem ze spójnością, to znaczy co innego mówili, co innego robili. Młodzi ludzie wychowali się, mając rodziców, którzy byli od rana do wieczora zajęci własnym interesem, budowaniu podstaw finansowych rodziny i też inwestowania w młodych, ponieważ widzieli szansę, że ci młodzi dopiero tę rodzinę pociągną. To jest taki typowy model polskich rodzin, że dzieci są kolejną inwestycją i to pokolenie właśnie nastolatków, dwudziestolatków jest tym pierwszym pokoleniem, w które już inwestowano, oni są do tego bardzo przyzwyczajeni. To widać w badaniach. Mama i tata to są autorytety. Jan Paweł II i potem długo, długo nic. Badania ostatnio publikowane w Gazecie Wyborczej. Nie ma specjalnie zarzewia, nie ma powodu na konflikt pokoleń. Dlaczego? Dlatego, że jest taki swoisty kontrakt między pokoleniami. Ludzie 50-letni czują, że już są starsi. W związku z tym chcą się uczyć od tych młodych. Chcą się uczyć od młodych internetu, ale chcą się uczyć od młodych też stylu tego, co w danym momencie jest modne. W związku z tym jest taki swoisty kontrakt między rodzicami a dziećmi. Ja nauczę cię nowoczesności, a ty mi pomożesz poradzić sobie w życiu, tak? Dasz mi rekomendacje, polecisz mnie znajomemu albo zatrudnisz mnie w swojej firmie. Taki model, który kiedyś był oczywisty, że praca u ojca czy u mamy, czy korzystanie z koneksji jest niehonorowe, dzisiaj jest rzeczą oczywistą, tak? Jeżeli ktoś tych koneksji nie ma, to rzeczywiście jemu jest bardzo trudno. No i czy to jest generalnie źle? Rozumiem, że Paweł pewnie mówił tu siedzący przede mną, że w ekonomicznych, że tak powiem, w twarde ekonomiczne dane są takie, że konflikt pokoleń jest bardzo prawdopodobny. No to może nie jest takie to złe dla nas, że młodzi chcą po prostu odnaleźć się w tej rzeczywistości, w jakiej są, w tej rzeczywistości pracować, w tej rzeczywistości robić ruchy nie idealistyczne, tylko pragmatyczne, płacić na końcu podatki i budować ten wzrost gospodarczy, szczególnie, że wszędzie z telewizora i dookoła, no wybudowaliśmy sobie takiego cielca, takiego bożka w postaci zielonej wyspy, wzrostu gospodarczego, tego, że to jest generalnie rzecz biorąc dobre. Czyli pierwsza teza jest taka, młodzi są tacy, jak ich rodzice. Nie to, co rodzice mówią, czy nawet czytają, tylko tacy, jacy rzeczywiście są w życiu. Druga moja teza byłaby taka, że taka dzisiaj rzeczywiście jest Polska. Polska jest taką monopolską, od monopolii, tak? Główne w monopolii nie ma stowarzyszeń, nie ma burmistrza, to w SimCity tak jest. W monopolii są ulice, domy, które się buduje, kupuje, dostaje się kredyty. I tym dzisiaj najbardziej żyje Polska. Nie ma w monopolii partii politycznych. I to się nakłada, jak przechodzimy już do polityki, na bardzo negatywną ocenę polityków, nie tylko przez społeczeństwo, ale u młodych ludzi ona jest jeszcze bardziej pogłębiona. W tych badaniach, autorytetach Lech Wałęsa, który niezależnie od mojej oceny osobiście jest dla mnie autorytetem, jest dla mnie wielkim bohaterem polskiej historii, jest autorytetem dla 3% młodych Polaków, a pozostali ludzie, Donald Tusk, Napieralski, czy Jarosław Kaczyński są gdzieś około 1%. I zastanawiałem się, skąd tak może być. Myślę, że jednym z powodów jest to, że naprawdę z punktu widzenia mediów elektronicznych i internetu i narzędzi i świata, w jakim młodzi ludzie żyją, polityka jest wyjątkowo archaiczna i też taka, która się od młodych ludzi nie chce uczyć. Ich rodzice chcą się od nich uczyć, mówiłem o tym, prawda? Rodzice naprawdę bardzo chcą się uczyć od młodych, bo boją się, że będą zmuszeni przejść na wcześniejszą emeryturę. Polityka to są niestety smutni panowie i panie w garniturach, agresywni, smutni ludzie, którzy prawdopodobnie w tych garniturach idą spać. Tak? Ja normalnie na spotkaniu w Projekt Polska, gdzie działam, jestem takim starszym rodzynkiem w organizacji 20-paroletniej, nie przyszedłbym tak ubrany. Dzisiaj idę do ważnej instytucji publicznej po tym spotkaniu, dlatego jestem w garniturze. Poza tym państwo też dla młodych jest archaiczne. Państwo jest odległe i w neutralny sposób niezrozumiałe. I proszę, nie chciałbym nikogo urazić, bo to też nie mówię o swoich odczuciach, tylko o jakby wyobrażaniu sobie odczuć młodych ludzi. Ale wydaje mi się, że tak, państwo łączy z jednej strony z taką celebrą, która naprawdę coś archaiczna. Prezydent Obama, ja to rozumiem, bardzo szanuję i z tego się cieszę, że prezydent Obama jedzie i to jest oczywiste na grup nieznanego żołnierza. No ale to jest jednak coś, co dla młodych ludzi jest naprawdę, podejrzewam, bardzo dalekie od ich odczuć. Tak? Wojna była kiedyś, to jest historia ich dziadków. Tak? I oni żyją w świecie, w którym wojna prawdopodobnie się nie wydarzy. Wybory to jest taki kolejny dziwny
obrzęd, tak? Jak się spojrzy na to z perspektywy obrzędu, to wręcz w tym jest coś pogańskiego. Idziemy do szkoły i tam do kolorowej urny wrzucamy jakieś karteczki. W sytuacji, w której oni i my, tak? Ja już też funkcjonuję w tym świecie. Równolegle jesteśmy na spotkaniu, na Facebooku, SMS-ujemy. W kilku rzeczywistościach funkcjonujemy na raz i rzeczy dzieją się w świecie rzeczywistym. A demokracja odwiedza nas raz na 4 lata. No to jest problem. Po prostu to z punktu widzenia młodych jest naprawdę archaiczne. Do tego, co też się pojawia w badaniach, obecność Kościoła jeszcze to pogłębia, prawda? Zawsze jeszcze tam na końcu musi być biskup, tak? Co nie znaczy, że w młodych nie ma ludzi wierzących, natomiast wydaje się, że im to dosyć mocno przeszkadzać. Natomiast patrząc na to, jakie to pokolenie jest, ja bym nie spodziewał się rewolucji po pokoleniu ludzi młodych, tak? Bo to nie jest pokolenie rewolucyjne. Oni chcą się odnaleźć w tym świecie, w którym jest i pewnie była o tym, w którym żyją. W związku z tym, jeżeli myślimy o tym, że młodzi będą pokoleniem bardziej politycznym, to myślę, że jako pokolenie nie. Potrzebują wizji, potrzebują kogoś, kto w przekonywujący sposób zbuduje wizję bardziej pragmatyczną niż idealistyczną, taka, która pokaże namacalne korzyści. Myślę, że młodzi będą szanować tych polityków, którzy będą reprezentowali profesjonalną politykę, którzy będą tak pracę w polityce traktowali, tak jak oni traktują swoją pracę. No i oczywiście tu jest to zagrożenie, że tak traktujący politykę politycy będą głównie pracowali na słupki. I z tym dzisiaj już mamy w Polsce do czynienia. W związku z tym pytanie, co w związku z tym można robić? Mnie się wydaje, i oczywiście może to być na moją, że tak powiem, taki redukcja dysonansu poznawczego w moim przypadku, ale że moje pokolenie, ludzi, pokolenie 89, ludzi, którzy w 89 roku mieli 17-18 lat, że my ponosimy olbrzymią odpowiedzialność za to, jak starsi bracia za te młodsze pokolenia, tak? Bo my jesteśmy jedną nogą w świecie dzisiejszych polityków, tak? Jesteśmy wychowani na Kaczmarskim, jesteśmy wychowani na Wysockim, lepiliśmy plakaty w 89 roku, głosowaliśmy albo mieliśmy 12-13 lat i już byliśmy częścią tej dyskusji, świadomie bądź nieświadomie, a jednocześnie jesteśmy politykiem gospodarki. W związku z tym potrzebna jest na pewno młodemu pokoleniu nowa grupa liderów. Oni, myślę, się sami nie zorganizują. A tych liderów też trzeba jakoś zorganizować. I tym się właśnie zajmuje taką reklamę, uwaga, czas reklamowy, na taką reklamę Projektu Polska sobie pozwolę. Projekt Polska zajmuje się formacją małej grupy liderów w duchu liberalnym, bo okazuje się, i to też pokazują badania, że o tyle trudno mówić o pokoleniu, że młodzi są bardzo sfragmentaryzowani, mają różnorodne zainteresowania i wśród tych zainteresowań trafiają się ludzie, którzy chcą działać społecznie. Też dlatego, że to ich pracuje na ich CV. Bo jeżeli wpiszą sobie, że byli w zarządzie ogólnopolskiego stowarzyszenia, albo byli w kole ogólnopolskiego stowarzyszenia i przeprowadzili ileś akcji takich, nie wiem, jak Razem 89, albo jak akcja profrekwencyjna, to zwiększają swoje szanse na rynku pracy, bo pracodawcy widzą w nich ludzi z większym doświadczeniem. Czyli wydaje się, że warto inwestować w grupę liderów politycznych tego pokolenia. A kolejną rzeczą konieczną, i tym też się zajmujemy w Centrum Cyfrowym, a zajmujemy się, no bo to jest funkcja jakby diagnozy rzeczywistości, że państwo musi się otworzyć. Naprawdę, jeżeli chcemy wciągnąć młodych ludzi, to państwo musi się otworzyć i zrobić narzędzia interaktywne z dostępem otwartym do informacji. Takie, które będą na komórkach, które będą w internecie. Wszystkie kwestie dotyczące samorządu, decyzji, powinny być dużo bliżej tego, jak to wygląda dzisiaj na chociażby na Facebooku czy na naszej klasie. Nie może być, jeżeli demokracja będzie przychodziła raz na 4 lata, to młodzi ludzie będą od niej bardzo odlegli. Jeżeli się ich wciągnie i ona będzie praktyczna, to będą decyzje dotyczące szkół, lokalnych inwestycji, decyzje dotyczące ochrony zdrowia i tak dalej, i tak dalej. I ludzie będą w nie wciągnięci na zasadzie takiego we government, nawet nie e-government, tylko takiego we government, to się w Stanach dzieje, to mnie się wydaje, że to się zmieni. Bardzo przepraszam, jeśli mówiłem za długo. Dziękuję bardzo. Krzysztof.